W tym tutorialu chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na instancje. Teraz jeszcze będziemy robili taki moduł, który pozwala nam w tym przypadku na zmianę perspektywy kamery i kilka takich ustawień. Na początku zrobimy sobie właśnie taką scenę, w której mamy kamerę i mamy kilka ustawień, tak? Mamy kilka pozycji. Mamy kilka instancji, postaci boksów i możemy na przykład do nich dojechać lub też odjechać, wybrać konkretny element, na przykład zrobić jakiś rodzaj galerii. Okay. Otwieramy w takim razie nowy projekt, ja ten tutaj zostawię sobie pod spodem. Idziemy do kontenerów, jak macie nowy projekt, to sobie go zostawiamy. A nazwę sobie to okno galeria. Zmienię jego rozdzielczość na 1280x720 i wjadę do środka. No to stworzymy sobie standardowy model, w którym mamy instancję i render node oraz światło i kilka takich innych pomocniczych obiektów. Stawiamy sobie kamerę. Stawiamy geometrię. I stawiamy światło. Żeby wyrenderować te wszystkie obiekty, potrzebujemy node typu render. Idziemy sobie do okna dialogowego, do operatorów top. Wybieramy render node. Następnie chcemy zmienić tego torusa na obiekt typu box wewnątrz tego operatora Geo1, więc nurkujemy, wjeżdżając scrollem do środka. Usuwamy to, co jest w środku, klawiszem Delete i stawiamy z SOP-ów operator typu box. Zaznaczamy render i display flagę i możemy znowu wyjechać tutaj na ten poziom. Za renderem postawimy sobie od razu out top. Który ze względu na jego nazwę pozwoli nam wyświetlić tutaj się w środku i stworzyć nam wyjście. Idziemy sobie, żeby wyświetlić go w tym miejscu, czyli w tym czarnym prostokącie, idziemy sobie do zakładki look i tutaj mamy operator background top, który musimy określić, że to jest ten poniżej. Ponieważ jesteśmy na tym poziomie, czyli jesteśmy w tak zwanym folderze root u samej góry, to potrzebujemy zjechać poziom niżej do galerii, aby móc wybrać ten operator. Więc możemy to zrobić poprzez odwołanie się tutaj kropka slash out 1, gdzie kropka forward slash oznacza zjedź poziom niżej od tego operatora. A że stoimy w operatorze galeria, to nie musimy go tutaj przedstawiać, ponieważ to jest z automatu dodawane do głównego projektu. I dzięki temu mamy wyświetlony ten obiekt i całą scenę z tego operatora poziom wyżej. Chcemy teraz stworzyć sobie proste instancje, które nam pozwolą ustawić te boksy jeden za drugim, od lewej do prawej. W tym celu stawiamy sobie operator typu line. Określimy sobie, jak sobie podjedziemy tutaj, możemy sobie określić tą linię, aby na przykład miała 5 punktów i była w zakresie od minus 6, na przykład to 6. Następnie chcemy z tego obiektu line wyciągnąć instancję w postaci operatorów chop, więc w tym celu idziemy sobie do chopów, wybieramy sobie soptu, kładziemy go tutaj i przeciągamy. Widzimy, że dostajemy trzy kanały instancji, dla każdego punktu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy, można sobie zaznaczyć takie kropki. I widzimy, że TZ, ponieważ dla każdego punktu jest 0, jest płaski i jest na pozycji 0. TY również, ponieważ punkty w żaden sposób nie wyjeżdżają
powyżej osi, widzimy płaskiej osi X, czyli nie wyjeżdżają na pozytywne lub negatywne wartości osi Y, więc też mamy 0. Jak widać, w przypadku TX to mamy punkty pojawiające się od minus 0,5, czyli to jest nasz, nawet powinno być chyba minus 6 nawet wychodzi, widzimy dokładnie w tym miejscu, jest pod piątką. Więc to są nasze punkty A i punkty B, czyli jakby dwa punkty, które definiują później resztę punktów rozłożonych po przestrzeni. I widzimy, że ten zakres minus 6 pojawia się w tym miejscu i 6 w tym miejscu, ponieważ odstają te punkty od osi Y na osi X do negatywnych wartości i pozytywnych. Widzimy, że tutaj te punkty są w tym miejscu rozciągnięte. Stąd dostajemy taki idący w prawo do góry wykres tej funkcji, który jest linią w tym przypadku. Następnie stawiamy sobie operator null. Jego możemy podpisać jako instancję i podpinamy sobie go do operatora geo w instancjach. Idziemy sobie tutaj do zakładki instance, zaznaczamy instancję na on, przeciągamy default instance op, wybieramy sobie następnie tx, ty i tz dla każdego punktu. A potrzebujemy również odjechać naszą kamerą, więc w tym przypadku sobie możemy tą kamerę trochę wysunąć do tyłu. Okay. Myślę, niech będzie trochę bliżej. I chcemy postawić teraz obiekt cerowy, który będzie pozwalał nam na przesuwanie tej kamery względem jakiegoś punktu. Czyli to nie jest luket, tylko to jest obiekt cerowy, który stawiamy sobie z tych operatorów. Null. I teraz jeżeli ja podepnę go w ten sposób tutaj, od góry, z dołu tego operatora null do górnego wejścia K1, to przesuwając ten obiekt, mogę przesuwać, tak jak robiliśmy przy ścieżce. Jak ktoś nie widział, to jest to w poprzednim tutorialu, instancje i ścieżka kamery. Też jest wykorzystywana ta procedura z obiektem 0,1. Następnie chcemy zdefiniować sobie tak zwany render peak, żeby wiedzieć, który obiekt został naciśnięty po odpaleniu sobie tego okna. Chcemy, aby w każdym momencie, kiedy naciśniemy tutaj, aby dostać informację o tym, który obiekt konkretnie został naciśnięty, w jakiej jest pozycji. Możemy to zrobić takim operatorem, który się nazywa właśnie render peak. Idziemy sobie do chopów, wybieramy sobie render peak, stawiamy go gdzieś mniej więcej tutaj nad renderem, ponieważ on potrzebuje, abyśmy mu zdefiniowali, jaki render, ewentualnie render path stop jest używany przez nas. Widzimy, że on również od razu zdefiniował się z tytułu posiadania tej ekspresji parent nawias, otwarty i zamknięty. Zdefiniował się automatycznie do operatora, który jest powyżej, czyli do galerii. I stamtąd mamy z panel value wybrany select. Select to jest to inaczej wartość tego operatora. Panel, widzimy tutaj, wybierzemy, mamy select. I select zwraca, że coś zostało naciśnięte na tym kontenerze galeria. Mamy tutaj też właśnie dużo innych operatorów, jeszcze innych parametrów tego operatora, które mogą się czasami przydać. Ok, ten operator możemy usunąć, więc przeciągamy sobie render do tego miejsca. Idziemy sobie do zakładki option i Sketch Position wybieramy sobie in Word Space. Dlaczego in Word Space? To Wam później dokładnie rozwinę, ale mogę w tej chwili powiedzieć tyle tylko, że inne są pozycje, przestrzenie dla obiektów, jeżeli patrzymy na nie, powiedzmy z tej strony bez kamery. Inne jest rozłożenie ich tutaj w przestrzeni, a inne rozłożenie będzie względem kamery i względem przestrzeni tej już rastrowanej.
dlatego wybieramy sobie tutaj akurat In World Space, bo chcemy działać na już skończonym, finalnym tym świecie. Ok, więc teraz widzimy, jak kliknę któryś obiekt, to dostaję informację o pozycji tego obiektu. No i jak kliknę gdzieś w 0, no to widzimy, dostaję 0, nic się nie zmienia. Chcemy sobie za render postawić obiekt 0. Dodamy sobie też filtr, aby delikatnie te wartości filtrować. I możemy taki 0,2, dajmy sobie out camera. I podepniemy sobie go do tego 0,1 do pozycji TX, TY, TZ. Jak pamiętamy, widzimy, że w tym miejscu możemy zmienić położenie X, Y. I Z. Więc klikamy sobie tutaj TX, Chop Reference, TY, Chop Reference i TZ, Chop Reference. I mamy już działające przejazdy. Chciałbym, abyśmy jeszcze zrobili sobie jedną rzecz, mianowicie w momencie, kiedy stajemy na zero, chciałbym, aby ta kamera pojawiła się w takim miejscu, aby obejmowała wszystkie obiekty naraz. Jak widzimy, mamy tutaj możliwość zmiany, mogę oczywiście w kamerze, po to ją tutaj postawiliśmy i spięliśmy z 0,1, aby w kamerze mógł na przykład teraz niezależnie zmienić jej pozycję, niezależnie na przykład zmienić też jej w field of view i następnie na przykład przejechać w to miejsce, a widzimy, że to może być to trochę ciężkie, ponieważ nie widzimy już obiektów, które mamy kliknąć, więc pamiętajmy, aby ustawić ją w taki sposób, by te obiekty były z boku widoczne, lub właśnie zrobić taką możliwość, w której możemy kliknąć w to miejsce i kamera na tyle odejdzie do tyłu, że będziemy spokojnie mogli wybrać inny obiekt. W tym celu moglibyśmy tak albo podjechać kamerą, jak widzimy tutaj, na przykład na jakąś pozycję tego typu. No ale teraz za każdym razem, jak się przesuniemy, to prawda, dalej nie mamy tego zooma. Więc zostawiamy sobie pozycję kamery tak, jak było, gdzieś powiedzmy około 5, może nawet trochę bliżej. Dajmy 4,5. I za pomocą operatora MAV chciałbym ustawić, że za każdym razem, jak kliknę gdzieś w pustą przestrzeń, to żeby TZ, czyli ta pozycja TZ, dla tego 0, odjechała na pozycję plus 10, tak, żeby jeszcze się wysunęła do tyłu i dzięki temu, abyśmy mogli mieć jakby takie odejście. A w tym celu pomiędzy render pig a filter możemy postawić sobie insert operator MAV. Przejdziemy sobie do zakładki Common, w Scope gwiazdka, wskazujemy gwiazdkę, wybierzemy sobie, że chcemy tym operatorem tylko i wyłącznie manipulować osią TZ, nie chcemy, aby inne parametry były w jakikolwiek sposób zmienione. I przejdziemy sobie tutaj do operatora Multi-Add i zrobimy tutaj taką małą ekspresję na Pre-Add, która wyglądać będzie w ten sposób. Chcemy, aby 10 pojawiło się w momencie, kiedy wartość od pierwszego wejścia, czyli to jest, widzimy, ma wiele wejść, więc tutaj możemy określić, które to jest konkretnie wejście w tym miejscu, czyli chcemy, żeby 10 pojawiło się w momencie, kiedy pierwsze wejście i kanał, w tym przypadku, tak, TZ, jest równoważny 0, w przeciwnym przypadku niech zwraca 0, czyli generalnie niech będzie w
takim przypadku bez zmian. I w momencie, kiedy sobie tutaj widzimy, dojeżdżamy, to teraz dostajemy właściwe pozycje. Czyli możemy na przykład jeszcze podjechać kamerą, aby ten obiekt był jeszcze bardziej wyświetlony. Możemy też sobie go tutaj wyregulować ewentualnie, gdzie klik, w zależności od tego, gdzie klikniemy, tak on się ustawi. Można by było też pokusić się o to, aby zawsze ustawiał się wewnątrz, ale chciałbym, żebyśmy akurat w tym przypadku przeszli. O, widzimy, że tutaj troszeczkę dalej moglibyśmy jednak postawić tą kamerę. Ewentualnie zrobić sobie odjazd tego zooma, zrobić sobie na przykład na jakąś pozycję 14. OK. Więc widzimy, że teraz już mamy ten efekt, który był założony. To wszystko na tą chwilę.